Co to? Paruwa! Utknąłem! Paruwo! Co to jest? Już czuję wolność, a wy panowie czujecie już wolność? Komuś się wymskło chyba. Cześć moi drodzy, z tej strony Farel, witam w kolejnym zwariowanym odcinku z trybu kreatywnego. Jest dzisiaj ze mną Jacob oraz Yoshihito Mayoshi. Siemano panowie. Witam. Siemano. I trafiliśmy razem wspólnie do więzienia. Każdy z nas za coś siedzi. Teraz każdy z nas wymyśli, za co siedzi. Ja siedzę za to, że napadłem na bank. Rozumiesz, gościu? O, no rozumiem, jasna sprawa. No zawinąłem masę pieniędzy, zawinąłem. Po czym? Widziałem naprzeciwko monopolowy, no byłem tak podjarany, że poszedłem, kupiłem pół litra, no i się tak nakląłem, zasnąłem na ławce i mnie zwinęli. Zapomniałem, że mam z sobą pieniądze. Taka historia. No ja generalnie siedzę za... trochę wstyd mi o tym mówić, wiesz? Tak, no. Za sikanie w miejscu publicznym. Aha. A ile wariacie dostałeś? 10 lat. No, dobra. A ty Bambiku? Halo? No wiesz co, ogólnie u mnie to tak. Banki się okradało. W miejscach publicznych się sikało, ale przypomnieli mnie na tym, że w Fortnite'a ze skinami grałem, no i tak skończyłem właśnie. Z tym to nigdy nie było przelewek. Zawsze było przesrane. Dobra, gramy jeszcze roleplaya. Może każdy zmienić trochę głos. Okej, panowie. Jaki masz kryptonim, żeby nas nie rozpoznali, jak będziemy się komunikować? Jacob. Jacob. No Bambi. Aha, kryptonim Bamboleo. No, żeby ci Bamboleo, a ty Yoshi. A Yoshi. No, ja to ogólnie mam... Paruwa. Co to za głos? Ja nie umiem tak zmienić. Dobra, paruwa, to ja będę w takim razie cukierniczka. Cukierniczka. Panowie, musimy się wydostać z tego więzienia, tylko nie mam pojęcia jak. Plan jest prosty, ale za to skomplikowany. Coś za coś. Musimy się wydostać na zewnątrz. Dobra. Co wy chcecie, goście? Raz, dwa, trzy. Wyskakujcie. No, na co? Na tort? Ty cukierniczka, weno się pospieszamy. Nie, no, jak elegancko. Ty miałeś? Dobra. Paruwa. Ja, paruwa. Paruwa. Paruwa, a weno się rusza, ja nie. Paruwa, rusz paruwa i chodź tu. O! Kombo! Dobra, panowie, mamy jakieś pewnie tutaj misje do wykonania, tylko jeszcze na razie nie wiem jakie. Idziemy przed siebie. Możemy wszystko rozwalać? Aha. Właśnie, nie da się nic rozwalać, to jest najgorsze. Gra rozpoczęta, rozpoczęta. No, najgorsze to jest. O! Uwaga! Psy po prawej! Psy po prawej. To ja zrobię tego, fikołka. Widziałeś? Matrix? Idę pierwszy. Sprawdzę ich czujność może, co? Czekajcie. Dobra. Słuchajcie, jeden musi odwrócić uwagę, dwóch musi lecieć. Bambo, ty odwracaj uwagę, ja lecę. Pa, jak łatwo, ty oni strzelają, ty ja nie wiedziałem. No tak, strzelają, uważaj, O nie! Dobra, ale go zrobiliśmy, nie? Po cukiernicy, to teraz z górki będzie. No to teraz... Ale mi, żeście osłodzili życie. Wskakuję jeszcze raz na torcza i lecimy dalej. Ej. O, to ty żyjesz. No je, tak, bo tego, szybko mnie tam reanimowali. Clear! Dobra, to robię. Pyk. Ja lecę. Dobra! Open! Open the door! Nie ma! Na górę! Na skrzynkę wyskoczyć. Jezu, wszyscy gryziemy glebę, ale masakra. A bo tu trzeba teraz od znowu skakać, tak? Tak, ty! Może po prostu nie tędy droga, co? Co myślisz, paruwa? Tędy. Wydaje mi się, że trzeba wyskoczyć przez tą skrzynkę tutaj, panowie. Tylko, że musimy troszeczkę się skupić. Patrz, ja biegnę pierwszy, wy za mną. Dobra. Okej, okay, let's go. Pyk. Aaaa! Puścimy się tu znowu, no. No nie, no jesteśmy upokarzani przez gości normalnie tutaj. Chyba nie tędy droga, więc... Chyba nie tędy. Z każdej celi się inaczej wyskakuje jakoś. Nie wiem, czy wy to zauważyliście. Dobra. Bo respi nas na różnych tych respointach. Ale to chyba nawet nie można tak wskoczyć, wiecie? Czy da się? Weź spróbuj z shiftem. Oj, może się tak da. Dobrze, cukierniczka. You are very smart. Arbo, a panowie, powiem wam, panowie, że... W końcu za coś siedzę, nie? Gardło. Powiem wam, panowie, że strasznie mnie gardło boli. I po prostu czasami mam taki głos, a czasami na przykład taki, nie? I dobrze, prostu... dobrze, że cię dupa nie boli po tym więzieniu. Ej, dobra, no właśnie, bo tu wchodzicie na to, lecicie sobie na filar. No właśnie.
No chyba, że nie dolecicie jak ja. To jest spoko. Jak tu wszystko będzie parkurem, to... Hop! Movement w końcu po świcie. Bojoshi! O, dobra. Jestem! O, kurde. Dobra! O, przeskoczyłem. Dobra, przeskoczyłem jakimś cudem. Teraz... A, dobra. To fajnie. Tutaj macie takie skrzyneczki na boku ściany. Trzeba przeskoczyć. Dobra, dobra. Macie trzy. Później filar. Okej, okay, po filarku obejdziemy je górą. Weźmiemy je z zaskoczenia. Też dobra. Mam, no i dobra, i co dalej, ty Farrell, gdzie ty jesteś? Aha, tam. Tutaj, dawaj na te cegiełeczki, pięknie. Pięknie, pięknie. Idziesz jak po sznureczku. Teraz jak po sznureczku idę normalnie, no. Teraz chłopie, trzeba zeskoczyć. Uważaj, bo android strzela, nie! Spadłem! Matko bosko, tak, kochana. Oj, cukierniczka, oj. Bumble, gdzie ty? No zabił mnie, no! A z cukierniczki się śmiał. Nie, z rozpędu skoczyłem, wykalkulowałem i przeskoczyłem przez jedno okienko. To ja też calculated! I no niestety dostałem w łeb. No ja też dostałem bombę właśnie, nie wiem jak to działa. Kurde. Dobra, chodź, bajtujemy. Ej panowie, nie czas na zabawy. Mam pełen worek, pełen keszu wypełniony aż po brzegi. Cukierniczka skacze, android. My se piszemy. Worek. Dokończ w komentarzu. Worek rzuć. Ej, Farrell, rzuć worek, to ci będzie lżej i sobie tutaj cukierniczka. Tak, dam rzuć. A, cukierniczka, rzuć. Dobra. Tam worek tym cukierniczka kresem. Właśnie się przygotowała, leci. Nie leci jeszcze. Nie wierzę, dobra. Tu jest filar, żeby na niego zeskoczyć. Ale nie trzeba. No ale nie trafiłem. Spokojnie, dasz radę. Dobra, lecę. Okej. Jestem! Yes. Wow! Dobrze! Ale najsik, widziałeś? Widziałeś, gościu? Dobra, ta cukierniczka, paróweczka, to patrzcie teraz ten najsik. Patrz. No dawaj. Cukierniczka. Patrz, wchodzisz tutaj. Tutaj. Wow. Kurde, gościu, magia się dzieje, bo tu... Co? O bracie, Alahomora! A co tu jest? Już czuję... wolność, a wy panowie, czujecie już wolność? Wow. A nie, katar, to nie czuję. Ja też. Komuś chyba się tego. Komuś się wymskło chyba. Polis! Zamykaj to, wariacie, co ty? Zwariowałeś? A ja ich zaraz sam zastrzelę. Znowu dostała cukierniczka. Dobra, cukierniczka, zachodź, inne wejście trzeba ogarnąć. O, tu jest! A my jesteśmy retardy, stary. Ty, Josi, zmieścisz się w oknie? Czy parówka zmieścisz się w oknie? Tak, oczywiście, Bumble, oczywiście. Dawaj tutaj, ty, cukierek. Idę. Dobra, czekam na was. Tutaj jakie przejście tajemne. Normalnie, dawaj tutaj. I teraz masz to. We mnie tam popchnij. Dobra. No, dawaj. Czekaj, w sensie, że odsuń. Skopa? Jeszcze raz. Wskakuj jak chcesz. Trzeba się cofnąć. Tylko ten, właśnie mówiłem, że ten. Chyba. Jak ten kurde... Dawaj teraz ty paruwa. Znaczy, Bamboleo. Paruwa się wślizną łatwo. Siema, stary. Siema. Dobra, jest. Udało się. Cukierniczka w końcu weszła, dobrze, maśniutko. Się wślizgnęła. Dlatego nie... Parkur, jest strażnik. Nie. A co jest tak. U mnie? Najgorsze jest to, o kurde. Że checkpoint jest dosyć daleko. Paruwa wyeliminowany. Aha, faktycznie tam był checkpoint. Gdzie jest ten strażnik? Aha, dobra, widzę. Ale retarded to jest ten strażnik. Najgorzej. Gdzie on się znajduje? O nie, to on jest tu od razu! Za tym oknem. Ty, my przeskakujemy jak dzięcioły. Aha, bo tu jest przejście. Dobra. Tak. Czekaj, cukierniczka. Powoli. Patrz. No ja. Patrz. Aha! Tutaj panowie! Ale to był bait! Dobra. Tutaj panowie. Kolejny checkpoint, nice. A jak wy tam przeszliście? Czekajcie chwilę. Bo ja chwilę byłem AFK. Po półeczkach. To gówno do mnie, znaczy ten kolega do mnie strzela. Że co słucham? Że jaki ten? Kolega nie miły do mnie strzela. Idziemy. Czekajcie. Stój. Puszczam piłkę zwiadowczą. Dobra, a ja strzelam. Uważaj. Twoje strzały są tak nieco. Piłka zwiadowcza. O nie.
O nie! No kolejny parkour, guys. O nie. Albo panowie, czekajcie, czekajcie. Jak to biblioteka chyba Dumbledora taka wielka. Co to? Dobra. Smoki jakieś. Co robimy? Ja no. Tylko to. Na piłkę zjadowczą puść. Dobrze, możesz go tak dostraszyć tym tańcem. Dobra. No, tam chyba będzie słabe, guys. Chyba tutaj znowu. A nie? Trzeba tam nawet półkę wskoczyć głupią. No bo to nie z tej strony, patrzcie. Może w ostatniej chwili trzeba nogi podnieść wysoko. Tak. Pod samą szyję. Ty no. Cóż tu nie gra. A bo po to jeszcze jest. A nie myślałem. Czekajcie, mam pomysł. Odsuńcie się. Może coś się da rozwalić. Dawaj, jeszcze raz zrealizuj swój pomysł. Odsuń się. Paki ma rozpęd, Paki skąd bierze rozpęd? Poczekaj. Nie mogę, dobra. Rozpęd na stolik. Rozpęd beczka i... A jaki to zwyczaj kluczołek? Chociaż, czekajcie chwilę. Na drzwi? Na drzwi! Na drzwi, o nie. O nie, to było bystre. To było smarcik. To było... Dobra. Smarcik. Puszczam piłkę zjadowczą. A wy widzicie, jak to jest wysoko, guys? Jak dobra. Tutaj? Ja stanę jak ten dzban na tym dzbanku. Dobra. I spadam! Spadam! Trzymam się! Znaczy go skopa jeszcze, znaczy paruwa go skopa. Cukiernicz. Paruwa! Utknąłem, paruwo! Cukierniczka. No, Yoshi. Zoba! Cukierniczka. Help! Help! Nawet nie mogę zrobić obrotu mojego tibijskiego. Weź wyciągnij którąś książkę, może się jakieś ukryte przejście otworzy. No już, sekunda, no. Ten mi po głowie skacze. Ja bym proponował się cofnąć. Tak? Mówisz cukierniczka, że mamy się cofnąć? Tak jest. Spamy, nie? Panowie, mamy tutaj checkpoint, więc nam się już nic tutaj nie stanie. Przeskoczmy. Może gdzieś tutaj faktycznie trzeba do góry wejść. Pa, beczki. Albo... Pyk. Ej. Co? Hono. Zobacz tam. Hono. Chodź, zobacz tam. Chodź ze mną, Bambo. Ale na drzwi, ale dostajesz... Bambo, uważaj, zamyk, patrz. Hop, tu. Hop. Widzisz ty to? Tam można wejść, wskakuj na drzwi. Paruwa. Uważaj, bo android cię ściągnie. Nie! O kurde. Popsułeś... gosh dang. Napraw to. Brak prawdziwy Bambik. Puść piłkę zwiadowczą, niech się tym zajmie. Wskakuj. Jak odgada, no już nie mogę, no. We cukierniczka szybciej mi chodzi. Źle się z tobą dzieje. Stary recywidywista musi mieć głos przypity. Okej, okay, let's go. Masz, biegnij teraz, ty biegnij, ja zmianę trzeba to robić. Wskakuj sobie. Dobra, powiem wam. Otwórz. Gdzie? Piłka zwiadowcza. Odwróciła uwagę. Co to robicie? Ja stąd wychodzę, daję w drugą stronę. Trzeba sobie pewnie tak wskoczyć tutaj. Coś jest z pewnością. Tak. Tutaj nie tak. No ale gdzie później tam chcesz wskoczyć? No tam na górę trzeba jakoś wskoczyć. Jak? Jakiś filar. No patrz, stary. Filar, a tu jest taka półka skalna, widzisz ją? Widzisz tą półkę skalną? Widzę. Czy nie? No to trzeba jakoś się na nią dostać, jeszcze nie wiem, co tam nie pytałem. Tu jest półka skalna, ty! No tak, no mówię o niej, no. Byczku. Paruwa! O! Paruwie się udało! Dawaj Berlinka! Fucking! Pokaż nam, no. No, show me. Powiem ci, całkiem nieźle ci to wyszło. Gdzie? O! O! Jest! Dobra, teraz po cichu, panowie, za mną. Po robocie, nie? Po robocie. Ty, no ja tam nie wskoczę, ja z tą strefą, jak mnie tiltuje ta gra. Dawaj na maksa po lewej stronie. O! Aha, już skoczę. Ja tam, Yoshi. Pakuj walizę na górę, a nie. Nie mogę wskoczyć. Dobra, teraz kto z was otwiera drzwi? O. Żeby zobaczyć, co jest ty po drugiej spadłem, stronie. No. Słyszałem, jak twój but jeszcze był u góry, no nie mogę w tą gierkę. Dobra, jest checkpoint. Najsik. O! Dobra, let's go. Co tu mamy? Drzewo trzeba narąbać jakieś? O co tu chodzi? Nie. Dobra, na drzwi. Paruwa, na drzwi. Piłka zwiadowcza.
Dobra. Powiem ci, że całkiem bystry ten więzień. To chyba Alcatraz, co? Dobra, jesteśmy. Pewnie, że tak. O! Jakieś naznaczone drzwi, patrz. Mhm. Tu może być android! Tak jest. Ale jest i przejście. Czekamy na bambola. Trzeba to zrobić szybko i bezboleśnie. Jestem! I mogę ci go bejtować. Dobra. Udało się. Tędy. Idę pomóc bambolowi. Mamy... Idzie dalej. Mamy salę. W tym więzieniu. Aha, dobra. Mamy salę tronową, panowie. Okej, przynajmniej łatwe skoki są teraz. Okej, idzie dalej. Trzeba się rozejrzeć. Czy mnie zabije? Biegnij. A po prostu mam przebiec? Tak, czy nie ma jakiejś dźwigni? Przebiegnę, zbejtuję ci go. Tutaj jest jakaś taka podejrzana ściana. Ale co dalej? Jakaś taka podejrzana ściana. A no, sobie podróż. I mi się wydaje, mordeczki, że tutaj, że trzeba tutaj sobie wskoczyć, jak tam żeś w las. No i gdzie dalej? Mordo, ta filar. A. Który? A. Na ten naprzeciwko, wiesz. Nie, ale gdzie jest jakieś wyjście, bo ja nie widzę wyjścia, wiesz? Ja ci mówię, że tutaj jest jakaś taka podejrzana ściana. A, dobra, dzięki za widzisz? Podejrzana ściana, jakaś taka. Dobra, może to nie tędy droga. Może to jest za mało podejrzana ściana. Ale jest krata. A nie. To weź ją wyłam, ja mam brechę, odejdź, ja mam brechę. Dobra, Bambik, dawaj. Ty masz kilof. No to lecimy. To nie zła podejrzana ściana. Aha. To nie, że się zrobiliśmy bambuko dalej. To nie złe okno podejrzane. Musimy wymyślić coś innego. Jakoś wskoczyć na pochodnie. Tutaj na... Ej! Można iść boczkiem, zobacz gościu! Gościu! Zobacz, ja żem blas. A skakałeś tymi filarami twoimi? Na pochodnie, tutaj od razu przy filarze. Na pochodnie Yoshi, raczej paruwa w prawo. Tutaj. Na górę. I rura. Przy krawędzi. I jest podejrzana ściana. Dostałem 5 ślizgaczy. Czy wy se wyobrażacie to teraz? To jest podejrzana ściana. Wy nawet tam nigdzie nie idźcie, bo tu nie ma gdzie iść. Tutaj masz swoje. Dzięki. I co, wymyśliliście coś? Mi się wydaje, że trzeba gdzieś normalnie wskoczyć. Mamy tutaj też pochodnie. Dawaj, na pochodnie wskakuj. Dobra. Ty! A faktycznie może tu jest przejście. Ach, najgorzej. Taka podejrzana ściana. Jest kolejna podejrzana ściana! Jestem! Tak powinien się nazwać ten odcinek. Zoba. Jest coś, ale czekaj, nie mogę wskoczyć. O co chodzi? Jest, dobra, z kucakiem. Checkpoint. Nice. Let's go. Czyli z pewnością trzeba będzie rozłożyć tutaj... Aha. O Boże! Let's go! Panowie, poszedł na podejrzaną się! Co? Aha. Najłatwiej było po prostu to bejtować. Patrzcie. Inaczej trzeba to zrobić. Pierw zamrozić buta, który się nie mrozi. Tak. Ty no weź się pomróż, no. Dlaczego on się nie mrozi? A ja już nie mam moich ślizgaczy. Ja też nie mam swoich ślizgaczy. A ten się mrozi, czekajcie. Tak, mrozisz się? Łatwiutko! Nie! Przepraszam! No dobra. Ale łatwo da się tak zrobić, no. Tylko trzeba wyhamować, pamiętajcie o tym, żeby hamować. O! Pięto. O nie! Łokieć pięta, nie ma klienta! Jestem! Uciekam! Jestem! Woo! Za pierwszym razem, mordo! Ale czemu ty nam tu ślizgasz postawiłeś, Bambiku? Nie! On nas zabił, stary. Jestem. Tak? Czemu ten ślizgacz? Kto to go postawił tutaj? No tak, my. A propos. Na drzwiach się zatrzymaj. No jest, gitara. Aha, dobra. A weź otwórz te drzwi, no. Dobra, dzięki, dobra. Za wszystko. Dobra, parówka, dawaj, lecimy dalej. A rozwoz będę prankował tymi ślizgaczami. Macie jeszcze ślizgacze? Nie prankuj, może się nam przydadzą. O nie. Dzikie pnącza! Dzikie pnącza! A co jakby wam tutaj postawił ślizgacz? A czemu nikt nie poszedł do przodu zobaczyć, co jest u góry? Aha, dobra, nieważne. A ja pójdę zobaczyć, co jest u góry. Aha, nie chcesz. Aha, nieważne! No, właśnie.
Mhm. Ale tutaj można wejść z bokiem jakoś, czy o co chodzi? Latając to nie reaguje. Latając nie reaguje. A na zaklęcie jest jakieś? Strefa na ten daszek, Jezu, i z daszka na to. Dobra, patrzcie. O, właśnie. Ale nawet nie strefa, tylko po prostu, patrzcie, tak. O. A z tego tutaj. Ale trzeba umieć jeszcze tam skoczyć. Dobra, powoli. Każdy powoli po kolei, bo się tutaj wszystko nam popieprzy. Czekajcie. Bambo. Okej, okay, jestem. O kurde, Bambo. No a co teraz? No właśnie. To nie jest takie. Droga mi nad głową wyrosła. To nie jest takie proste. A jakbym miał ślizgacz na nogach, to bym się rozpędził. Proszę. Ale żeś teraz popsuł gierkę. Ale wiesz, że chyba się nie da teraz tego przejść. Ale żeś teraz popsuł gierkę. O Boże. Żeś tak popsuł grę, że jak będziemy grali to od nowa, znaczy uciekali będziemy od nowa, to normalnie cię wezmę i połamię. Coś nowego znajdziemy, spokojnie, cukierniczka. A tu jakaś dziura jest. O, jakaś dziura tu jest. Masz nie. Dziurę? Odejdź. To będą, wrzucaj się tu. Opa. Jak on tam wlazł? Sorry, nie myślicie się, chłopaki. Tak ja. Ej, no ja znowu się zaciąłem. Co? Dupiam te gierki, no nie, to co, co to jest w ogóle? Widzieliście, co się dzieje? Nagle idziecie i umieracie. Weź się, Farel, gdzie my idziemy teraz? Bo gdzie się mieliśmy iść? Gdzie my jesteśmy w ogóle, stary? Tutaj. Ale dlaczego żeś postawił teraz? Jest! Przeżyliśmy? Tu jest dziura. Tu nie! Dobra, żyję, żyję. Jak to przeżyłeś? Raczej, było blisko. Nie, dobra, bo ja nie widzę tutaj checkpointu, nie? No, najgorzej. Nienawidzę takich drzwi otwierać, ani w nie wskakiwać. Ja zawsze do domu wchodzę, wchodzę na czworaka wchodzę do chaty. No i znowu to samo. Okej, lody mi schodzą z połowy drewienka, tak? Dobra, za pierwszym, z połowy drewna, nawet nie z rozpędu. Ja pierdzielę!